Cześć, witajcie na kanale Zrób to sam. Dzisiaj mam dla Was pomysł na kartkę świąteczną, ponieważ najwyższy czas już pisać te kartki i wysyłać, żeby zdążyły dojść przed świętami. I dzisiaj mam pomysł dla Was na własnoręcznie robioną kartkę na święta, bardzo prosty do zrobienia. Będą nam potrzebne tylko właściwie karteczki o różnych rozmiarach. To właśnie taka większa karteczka, to będzie nasze tło. I składam ją na pół. To jest taka karteczka czarna z ładnymi zimowymi gwiazdkami oraz kartki różnej wielkości, zielone kartki. Ja tutaj mam 5 różnych kartek w różnych rozmiarach, czyli nie takie do notatek, ale przydadzą nam się trochę większe. I tutaj mamy trochę mniejszą kartkę, kolejna jest znowu mniejsza i kolejna jeszcze mniejsza i najmniejsza jest ostatnia. Ostatnia to jest taka zwykła kartka do notatek 9x9 i do tego jeszcze do zdoby mam mini pomponik, który przykleję na górze choinki, bo jak się już pewnie domyślacie, te zielone kartki to będzie choinka świąteczna. I oczywiście do tego wszystkiego przyda mi się klej, żeby nakleić zielone kartki na dużą kartkę ze śnieżynkami. No i nożyczki to są takie nożyczki ząbkowane. Ząbkowane nożyczki do choinek to jest bardzo ładna, bardzo dobra sprawa. Wytnę właśnie nimi choinki i zabieram się za składanie kartek. Zaczniemy od najmniejszej, od największej, chciałam powiedzieć, kartki. Tą kartkę złożymy na pół. I tu w środku możemy coś napisać, możemy dalej przyozdobić, coś nakleić. I mamy taką ładną kartkę i teraz małe karteczki. Je również składamy. Najpierw biorę najmniejszą i składam również na pół, jeden bok do drugiego boku. Następnie biorę za ten róg, gdzie jest złączenie. I ten róg składam do samego dołu. Z drugiej strony również to będzie mieć 4 warstwy i drugi róg również składam do samego dołu. Starajmy się to zrobić równo, wtedy będzie efekt lepszy. I to jest pierwsza część choinki, ta najmniejsza, czyli sama góra. Dolny brzeg wycinam nożyczkami ząbkowanymi. I teraz druga karteczka. Również składam ją w taki sam sposób, czyli najpierw na pół. Odwracam teraz tam, gdzie mamy złączenie, składam jeden róg do dołu, żeby sobie zaznaczyć równo środek, jeszcze złożę ją. Albo przynajmniej tak zagnę. I składam jeden róg do dołu i drugi też. I kolejna karteczka dokładnie tak samo, dzięki temu mam 5 różnych części. Teraz poukładam je od największej do najmniejszej i to będzie moja choinka. Najpierw biorę tą część, która będzie na samej górze, troszeczkę odchylam te zagięcia i smaruję na samym środku klejem. Wystarczy malutka kropeczka, do tego przyklejam kolejną część. Teraz kolejną na samym dole tej części i w ten sposób powstanie choinka. No i to tak wygląda moja choinka. Jest troszeczkę krzywa, póki klej jest wilgotny, to można to poprawić, ale niestety mój klej wysechł. I no, będzie taka po prostu trochę asymetryczna, trochę krzywa choinka, a choinkę naklejam na moją kartkę.
Najpierw muszę ją sobie tutaj ładnie ułożyć, a potem przykleić. A na samej górze będzie pomponik. I smaruję choinkę klejem, potem naklejam. I moja kartka jest gotowa. Mamy choinkę, mamy pomponik i na samym dole jeszcze nakleiłam naklejkę odpowiednią do okazji, czyli naklejkę świąteczną z napisem Happy Holidays. Takie obecnie modne życzenia świąteczne to właśnie jest Happy Holidays. Super pasują na wszystkie święta, nie tylko na Wielkanoc, ale też na Boże Narodzenie. Mam nadzieję, że ten pomysł się Wam podobał. Zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału oraz do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu. Cześć!